Cześć, dobrze Was znowu widzieć. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o pracy z tekstem, czyli o podstawowej umiejętności recytatora. Tak naprawdę recytacja zaczyna się właśnie od pracy nad tekstem. Jeżeli już wybrałeś tekst i wiesz, jakich słów chcesz użyć w swoim wystąpieniu, no to musisz w konkretny sposób do tego tekstu podejść. Polecam, żebyś wielokrotnie ten tekst przeczytał. Ma to taki sens, że jeżeli nie zapoznasz się dobrze z treścią samego tekstu, no to tak naprawdę nie będziesz wiedział, o czym mówisz. Musisz dokładnie, wielokrotnie przeczytać tekst. Być może znajdziesz tam jakieś obce słowa, które są dla ciebie niezrozumiałe. To mogą być na przykład trudne zwroty z polszczyzny, albo nawet zapożyczenia z innych języków. I teraz, jeżeli ty nie rozumiesz tych słów, no to twój odbiorca nie zrozumie ich tym bardziej. Dlatego warto, żebyś dokładnie przeczytał tekst i spróbował zrozumieć, o co chodzi w tej podstawowej tekstowej warstwie. Być może autor tekstu celowo używa słowa jakiegoś obcego lub trudnego w jego złym znaczeniu. Może bawi się w jakiś sposób językiem. Dobrze jest, żebyś zwrócił na to uwagę. Oczywiście nikt nie każe uczyć ci się na pamięć biografii autora. Nie musisz wiedzieć, w której szkole uczył się Mickiewicz, żeby dobrze powiedzieć inwokację. Ale może zdarzyć się tak, że jeżeli lepiej poznasz biografię tego autora, jeżeli dowiesz się, co nim kierowało przy stworzeniu tego konkretnego dzieła i co miał właściwie na myśli, będzie ci łatwiej stworzyć twoją własną interpretację dzieła. Niezależnie, czy będzie to przełożenie myśli autora 1:1, czy będziesz chciał wejść z nim w jakąś polemikę. Wcześniej wspomniałam o tym, jak ważne jest umiejętne pocięcie tekstu. Oczywiście masz do tego pełne prawo. Postaraj się dobrać długość tekstu, biorąc pod uwagę kilka ważnych czynników. Na przykład to, jak długo jesteś w stanie mówić, jaka jest twoja wytrzymałość głosowa, ile tekstu będziesz w stanie zapamiętać. Postaraj się też, żeby tekst, który wybierasz, był pewną zamkniętą całością. Czyli możemy śmiało wyciąć wątki, które są przegadane, które nie są potrzebne. Zależy nam na opowiedzeniu bardzo konkretnej historii. Generalnie w cięciu tekstu starajmy się zawsze kierować zasadą mniej znaczy więcej. Bardzo często używanym przez recytatorów zabiegiem jest również zmiana rodzaju. Czyli decydujemy się, czy mówimy z perspektywy kobiety, czy mężczyzny. Mówię tutaj z punktu widzenia recytatorki. Jest cała masa świetnie napisanych męskich tekstów. O wiele trudniej jest znaleźć teksty z żeńskiej perspektywy, natomiast nie jest to niemożliwe. Jednakże wcale nie jesteś związana takim obowiązkiem, żeby mówić koniecznie kobiecy tekst. Możesz przystosować męski tekst do swojego rodzaju. Z tym, że ze zmianą rodzaju trzeba uważać. Są takie teksty, które stracą na uroku czy powadze, jeżeli zaczniemy kombinować z rodzajem osoby mówiącej. Przykładem takiego tekstu jest Tren Fortinbrasa Zbigniewa Herberta. Tekst zaczyna się od słów: a teraz, książę, porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną. Sami przyznacie, że niekoniecznie będzie to brzmiało dobrze z ust dziewczyny. Dlatego musimy zwrócić uwagę, jeżeli zmieniamy końcówki, czy to jest faktycznie potrzebne i czy nie zaburzymy logiki tekstu. Poza tym czasami można zastosować taki zabieg, że dziewczyna używa męskich końcówek lub na odwrót. Dzieje się to wtedy, kiedy na przykład cytujemy czyjąś wypowiedź. Kiedy mówię cały tekst z perspektywy kobiety, która wspomina sobie słowa na przykład swojego mężczyzny. Tylko taki zabieg musi być interpretacyjnie uzasadniony i odpowiednio zarysowany. Jak technicznie podejść do pracy nad tekstem?
Przede wszystkim polecam, żebyś sobie przygotowała dwie wersje tekstu. Roboczą i tą na czysto. Na wersji roboczej tekstu zaznaczamy wszystkie poprawki. Skreślenia, zmiany wyrazów, zmiany końcówek, jakieś twoje pomysły co do tego, jak interpretować tekst. Na przykład podkreślenia słów, to chcę, żeby wybrzmiało mocniej, więc podkreślam sobie grubą kreską. Albo jakieś rysunki, które mają ci pomagać wejść w odpowiedni nastrój. To wszystko umieszczasz na roboczej wersji tekstu, na której pracujesz. Te robocze wersje tekstu są zazwyczaj w najgorszym stanie. Uwierzcie mi, wiem o tym z doświadczenia. Natomiast na sam konkurs przygotujcie sobie taką wersję tekstu na czysto. To jest ta wersja, która uwzględnia wszystkie poprawki wykonane w tekście. To jest ten tekst, który de facto mówicie. Po co? Po pierwsze po to, żeby po konkursie taki tekst na czysto zawędrował do waszego repertuaru. Nigdy nie wiecie, kiedy ten tekst przyda wam się ponownie. Po drugie po to, żeby w trakcie konkursu osoba, której ufacie, którą lubicie, albo wasz instruktor, być może jest to ta sama osoba, trzymała sobie taką oficjalną, ostateczną wersję tekstu i była waszym ewentualnym kołem ratunkowym w przypadku dziury. Ciekawym sposobem pracy z tekstem jest używanie środków plastycznych, czyli kolorowych zakreślaczy, kredek i tak dalej, cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Musisz poszukać swojego sposobu. Być może będzie ci łatwiej pracować na tekście, jeżeli wyznaczysz sobie, że zielonym kolorem zakreślam ten fragment historii. Czerwonym taki, niebieskim taki. Jeżeli będziesz sobie chciał coś narysować na tekście. Musisz poszukać swojej drogi. Jeżeli używamy w pracy na tekście różnych kolorów, wspomaga to również nasze zapamiętywanie tekstu. Niektórzy z nas są wzrokowcami i łatwiej im będzie zapamiętać na przykład poszczególne wątki fabularne występujące w tekście, jeżeli będą one wyszczególnione za pomocą konkretnych kolorów. Kolejnym sposobem pracy na tekście jest rozrysowanie amplitudy emocji. Brzmi to dość zagadkowo, o co właściwie chodzi. Taka amplituda emocji to jest trochę tak jak partytura z nutami dla muzyka. Chodzi o to, żeby zwykłą linią na osobnej kartce rozrysować sobie, gdzie moje emocje są najwyższe w tym tekście. Jaki jest punkt dochodzenia do tych emocji? Czy moje emocje rosną stopniowo, czy może gwałtownie przechodzę w inne stany emocjonalne? I taka narysowana amplituda emocji stanowi dla recytatora podpowiedź. Taką stałą wykładnię tego, jak działa jego interpretacja. Natomiast to nie jest coś, czego należy się twardo trzymać. Jeżeli pracujecie jakiś czas nad interpretacją i wypracowaliście sobie już tą konkretną amplitudę emocji, to nie jest tak, że ona jest niezmienna. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, że robimy coś z pamięci, że jesteśmy na przykład zdenerwowani w tym fragmencie tekstu tylko dlatego, że tak sobie zapamiętaliśmy. Nasze emocje za każdym razem są prawdziwe. Jesteśmy tu i teraz. Więc traktujmy tą amplitudę jako taką podpowiedź. Bardziej niż coś, czym jesteśmy na stałe związani. Jeżeli w danym momencie mówienia tekstu poczujecie, że jakiś sposób waszego wyrazu jest prawdziwszy, to śmiało się na niego zdecydujcie. Ostatecznie prawda w emocjach obroni się sama. No i w końcu ten aspekt pracy nad tekstem, który jest zmorą wielu recytatorów. Widziałam kiedyś nawet wspaniałe wywiedzione ze słowa na temat zapamiętywania tekstu i okropnych cierpień związanych z tym. Wszyscy wiecie, że to jest taka najmniej przyjemna część pracy z tekstem.
bo wydaje się najbardziej nudna. Jest kilka sposobów, którymi możecie się posłużyć, żeby trochę tę nudę oszukać. Ja powiem Wam o takich dwóch sposobach, które stosowałam sama i które naprawdę ułatwiły mi pracę nad zapamiętywaniem tekstu. Pierwszy jest banalny. Jeżeli poświęcicie odpowiednio dużo czasu na przygotowanie tego tekstu w tym takim technicznym wymiarze, jeżeli odpowiednio wiele razy go przeczytacie, to w pewnym momencie się zorientujecie, że ten tekst bardzo automatycznie wszedł Wam do głowy. Nic dziwnego, że macie problem z zapamiętaniem tekstu, którego zaczęliście się uczyć wczoraj. Ale jeżeli odpowiednio wcześniej przygotowaliście się do konkursu, naczytujecie sobie ten tekst od tygodnia, dwóch, trzech, tekst wejdzie Wam do głowy automatycznie i nie trzeba się go będzie uczyć linijki po linijce, jak w szkole. Drugim sposobem, kiedy już odrobinę ogarniacie, co jest po kolei w tekście, jest staranie się powiedzenia tekstu od tyłu. To jest taki sposób, żeby oszukać trochę nasz mózg i głębiej wyryć w jego zwojach konkretną treść tekstu. Jeżeli znacie już mniej więcej tekst, wiecie o co chodzi, co jest po kolei, to starajcie się kilka razy powiedzieć ten tekst od tyłu, zdanie po zdaniu. Ja na początku myślałam, że ten sposób to jest w ogóle jakieś oszustwo i że to nie działa, ale spróbujcie pobawić się w taki drobny eksperyment. Kto wie, może jego wynik Was zaskoczy. Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o zapamiętywanie tekstu, musicie po prostu poznać siebie. Na różnych ludzi działają różne sposoby, różne techniki. Osobiście znam recytatorów, którzy na przykład ze swoich tekstów układali piosenki i śpiewali je sobie idąc na zakupy, do pracy czy do szkoły. W ten sposób było im jakoś łatwiej opanować ten tekst na pamięć. Są ludzie, którzy na przykład muszą koniecznie chodzić w tej z powrotem po pokoju, żeby dany tekst zapamiętać. W każdym razie chodzi o to, żebyś sam znalazł, żebyś sama znalazła swoją drogę zapamiętania tekstu. Bo coś, co działa dla mnie, może nie być wystarczająco skuteczne dla Ciebie i na odwrót. Nie bój się eksperymentować. Pamiętaj, że nauka tekstu wcale nie musi być nudna. W tym filmie to wszystko. Poznaliście podstawowe sposoby pracy nad tekstem. W następnym filmie opowiem Wam, jak przygotować interpretację recytatorską. Do zobaczenia!